I rzućmy sobie jeszcze jedną studnię, może co? Kurde, nie popatrzyłem na poprzednią, bo popatrzyłem tylko, czy się nie pokrywa i poprzednią studnię postawiłem, a tu jeszcze efektywność jest. Na to nie spojrzałem, tu koło trapera sobie postawimy, 100% jest. Dobra, niech będzie tak. Przygotujemy się na tą falę ciepła. Darmowe deski. Dobra. No przydałoby się, żeby kurde ktoś przyszedł. Nie wiem, czy zdążymy te rzeczy wyhodować. Tutaj sobie dotrudnimy. Łomy, szybkość produkcji przed... Tego akurat nie jakoś tak szczególnie nie potrzebuję. Bezpieczeństwo ciężkie, pokrycie namiotowe, nie. Na razie chyba czekamy. To mi jakoś nie jest szczególnie potrzebne, mamy tego sporo. A gdzie były domy? To będzie w kolonii, nie? Tutaj mamy kamienicę. Dobra, to dajmy to. I zaraz kamienicę sobie zainwestujemy, żeby już wstawiać. Te polikwidujemy i... Po kolei będę... burzy ustawiał, burzy ustawiał. Dobrze. Ta tutaj jest bezczynna osoba na razie. No ale tak to niestety wygląda. Dobra, sprawdzamy kolejne tereny. Co my tu mamy? Śrubki. Nie wiem, ją tak średnio bym się bił, bo ona jest słaba dosyć. Ma tylko jeden ataku, zero obrony. No ale możemy spróbować jedną walkę odbyć, zobaczymy jak to wygląda. Znowu ten szczur chyba, nie? Czy tam mysz? Nie było tego, oni to dodali na pewno. Pytanie tylko, czy to jakoś nam zagraża? Czy to jakoś nam przeszkadza? Czy ta mysz nam potrafi coś wyjeść? Chopyc, no. No i niestety roślinki nam uschną. Mamy 7 wody, to nawet ta wieża jakoś szczególnie nie jest potrzebna. Bez problemu sobie z tą katastrofą poradzimy. Dziwne, że 7 wody mamy nadmiaru. Mieliśmy 26, to jest oczywiście sporo. Ale no dziwne. Dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Na hita, dobra, to nie jest źle. Przy bramie, o! Skurczybyki, dlaczego nie macie tego gościa ze sobą od eksploracji? W tym momencie ich nie biorę, bo po co mi oni, nie? Niepotrzebni mi są. Bez gościa, który eksploruje, nie biorę ludzi. Ja już się tak nauczyłem, że potem mam nie wiadomo ile ludzi, a nie mam... specjalisty, który jest mi bardzo potrzebny i potem przychodzą bardzo duże grupy, przynajmniej tak było jeszcze przed aktualizacjami tamtymi kolejnymi, że przychodziły dosyć spore grupy ludzi po 40 osób i w tym specjalista. Ja ich nie mogłem przyjąć, bo miałem już wystarczającą ilość ludzi jak na to wszystko, co tutaj miałem, nie? No z 7 specjalistów by się przydało mieć, nie? To jest, myślę, tak bardzo, bardzo dobre ustawienie wtedy. Mamy sporo wody poza tym dookoła nas i... To
też troszeczkę utrudnia. Ej, te rośliny kurde rosną mimo tego, że jest susza. Ciekawe. Wydawało mi się, że to padnie wszystko. Tutaj ten jeden krzak jagód tak długo robią? No, co prawda mają gdzie chodzić po te jagody, ale... Ciekawe. No i w dalszym ciągu na razie nie wprowadzili tego, że... jagody powinny wracać. To jest coś, co ja już na samym początku praktycznie zwróciłem uwagę. Jeszcze jak Rock grał w tę grę w Niemczech, jak był, nie pamiętam w jakim to już mieście było, ale on był na pokazie tej gry i ja mu odpowiedziałem to na czacie i on to oczywiście napisał do twórców gry. No ale do dnia dzisiejszego niestety tego nie wprowadzili. Wiedźmowe sztuczki. Aha, dobra, to jest znowu zagadka. Nikt nie zauważył, skąd się tam wzięła. Kobieta, mam rocze. Lubicie zagadki? Oto zagadka. Jestem wysoki, gdy się rodzę, i niski, gdy odchodzę. Kim jestem? Jestem wysoki, gdy się rodzę. No to wydaje mi się, że świeca. No, nic innego nie pasowało. W tym przypadku, bo ostatnio jak mieliśmy zagadkę, to wszystko według mnie nie pasowało, nie? Ale tym razem było w miarę łatwo. Specjalista, ktoś tam dorasta. Ciach, całą blachę wzięliśmy? Całą chyba, no. Albo... Nie, 7 jeszcze zostało. No i widzicie, przyjąłbym tą trójkę czy tam czwórkę ludzi i co oni by robili? Ja już mam 9 tragarzy, nie? 9. Nie miałbym tylu oczywiście, gdybym mógł dotrudnić tutaj po jednej osobie jeszcze. Ale z drugiej strony mogę równie dobrze przyspieszyć ich pracę, dając im te łomy, nie? Ale no... Z drugiej strony po co mi, nie? Dajcie mi specjalistę, kurde, no z jednym specjalistą to jest... Dramat. Słabiutko. Jak tam? O, come on. Wydajność 100%, a tu? Wydajność 100%. Z tym, że w przypadku ryb nie możemy przestawić obszaru działania, a tam możemy. Bandyci przy bramie. Chyba was pogięło. No dobra, weźmiemy go. Szczęście w kolonii. Gdybyśmy go odrzucili, to by go pewnie rozwalił, nie? I no szczęście by bardzo poszło w dół, także...
Dobra, co tam mamy dalej? Dobrze, będziemy to pozyskiwać w takim razie. Jak tam zbieracie? A, zbiory, no i dobra. To centrum handlowe, kurde. Tak chyba się pospieszyłem z tym, no bo na razie to stoi i no, nie mamy żadnego zastosowania jakiegoś większego do tego. A czemu oni nie mówią, że kurde ten... że nie mają co zbierać? Tu jest na czerwono. Chwila. Macie tutaj. Dobra, dajmy najpierw specjalistę, żeby czas już leciał. Ciach. I wy też nie macie. Ciach. Ci też nie mają, ale po co coś powiedzieć? Kurde, tutaj jest jeden krzak, jedyny. Potem już będziemy dalej szukać. Tu na prawo pójdziemy wtedy. Cały czas kukurydza. Będziecie tutaj sadzić, a tam ziemniaki. Czyli tu jeszcze jeden blok. W zasadzie jakiś budynek można postawić później ewentualnie. Bo tu i tak pola nie postawię. Kolonizator zachowuje się dziwnie z powodu poważnych mutacji. No to niech się wyleczy, no. Nic nie robi lekarz, kurde, to można, możecie iść. Dostała, niestety, tym razem. To jest staruszka, kurde. Nikt nie przychodzi, kurde, ze specjalistą, no. Tym jednym specjalistą to my 3 dni będziemy to eksplorować wszystko. Ja podejrzewam, że celem tego było oczywiście nasze twórców gry, żeby wydłużyć tę grę, żeby tak szybko nie dochodzić do tego wszystkiego, ale... troszeczkę to trwa za długo względem tego, co już, co było, no. Jestem przyzwyczajony do tego, że bardzo szybko tutaj wszystko to trwało. Zwłaszcza, że to jest najniższy poziom, oczywiście, nie? Wyobraźcie sobie, co by było na trudnym terenie i że jest mało zasobów i w ogóle wszystko jest trudne, że co chwilę katastrofy i tak dalej, nie? To by dopiero był hardcore. Ale tu nie, na tym wydaje mi się gra polega, żeby tutaj stawiać sobie aż tak duże wyzwania. Znaczy ja bym tak przynajmniej nie chciał męczyć się z tym. Ja tu gram dla przyjemności. Ja tu chcę po prostu siąść i sobie po prostu poklikać, nie? To jest jedna z takich nielicznych gier, gdzie takie coś właśnie mogę zrobić. A pójdź już górą. I pójdziemy tutaj. Ktoś przy bramie. Przyjmij książkę. Minus ziemniaki plus 100. Super. Ekstra. Ciach. Kamienice zrobimy sobie. Zostało nam 118. Te ściany działowe plus szczęście w kamienicach, to sobie chyba zrobimy, tak.
to sobie zrobimy. Czyli już zaraz będziemy wyburzać po kolei i stawiać kamienice. Zamiast tych namiotów. Schronień. Jak zwał, tak zwał. Nie, no tu mają dużo jeszcze. O, tu też. Chyba, że tu się coś skończyło, nie? Okej. Zero. W takim razie zwolnimy czas, bo ja to muszę ustawić. A dobra, idźcie tam. Tutaj za chwilę przełożymy, ale to ten prawy. Idź po darmowe tabletki. Tapsy zawsze na propsie. I zaraz zwiększymy im zadowolenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Badania. Wybórz. Okej. Ciach. Okej, mamy kamienicę. I obszar przenosimy tutaj. Wow, ale będą mieli co robić. Tu jeszcze są to co prawda małe takie, ale to już na koniec. Zaraz będzie gotowe, 2 godziny jeszcze. Ciekawe, czy to się automatycznie jakoś tam zrobi? Czy ja muszę coś kliknąć? Ukończono. Otwarta sesja mieszkalna, działana z innymi osobami, nie sprzyja intymności. Wewnętrzne ściany dziowe dają parom. Aha, to szczęście daje. Tak bardzo potrzebną prywatność. Dzieci częściej rodzą się w kamienicach i schronieniach. O no, no! Ja nie chcę, żeby się dzieci rodziły. Oh my god. Nie. Nie przeczytałem tego. Damn it. Aczkolwiek piszą, że częściej się rodzą, to oni chyba coś zmienili, bo co, w kamienicach się nie rodzili przecież. Dom wymagania planowania, kamienica, wyjści kilka osób, o, wielkie wrześnie kałupa zapewnia więcej miejsca na osobę, ale jest droższa. Obydwa te budynki są bezpieczniejsze niż namioty i schronienia oraz zapewniają lepszą ochronę przed promieniowaniem. Właśnie, tu nic nie pisze o rodzeniu się dzieci, nie? A tutaj nagle, kurde, no. A, ale czekaj, w kamienicach i schronieniach, a ja stawiam kamienicę, nie chałupy. Damn it. A to co robi? A, w chałupie, że plus 20 szczęścia. Toalety z bieżącą wodą w obecnych czasach. Czekajcie, ale ta chałupa, ale to jest na ile osób jest chałupa? Miejsca dla kolonizatorów 3? Chyba was pogięło. Nie będę tego stawiać w ogóle, na pewno.
Koszt naprawy to powszechne stosowanie niezbędne narzędzie budowlane pomaga uniknąć błędów i niepotrzebnej pracy, zwłaszcza przy naprawie większej konstrukcji, takich jak kamienice. Nie, to już bez przesady, tego nie będziemy robić na pewno. No ale z tymi dziećmi to mnie załamali, kurde, no. Wygodne domy, to tutaj ten pisało, że komentatorów zatłoczonych wygodnych braków do prawdziwych domów. Dom to szczyt poznapolitycznej wygody, o ile cię na nie stać. Tu nic też na razie nie piszą na ten temat. A, bo ja dom dwupiętrowy mi stawiałem. Budynek jest bardzo skomplikowany, ale jeśli ma on być tani i trwały, to potrzeba naprawdę dobrych technologii. Tu też nic tak naprawdę nie piszą na ten temat, ale no nie wiem, widocznie to już zmienili czy co. No tak czy siak stawiamy te kamienice, no. Wybórz. Wybórz. Ciach. Ciach. I tutaj dzięki temu się zmieści jeszcze jedna. Idealnie cztery kamienice. Idziesz dalej, bo to już tam zostało zeksplorowane, wydobyte. Tu teoretycznie nic nie ma, ale zabijemy gościa, zobaczymy, może coś się odkryje. Źródło wyczerpane, jagody. Dobrze. Teraz na prawo mieliśmy przejść tutaj. Tutaj jest pełno tego. Ciach. Ciach. Dobra, teraz nie będziemy wyburzać, bo oni w nocy nie bardzo chyba raczej będą budować. Kurde, źle je poustawiałem. Ja pierniczę. Oh my god, jak ja to patrzyłem. Już trudno. Teraz już tego nie będę zmieniać. Dobra, zaraz tam się tym zajmiemy. Ty sprawdź jeszcze to. No, sami kurde, do bicia się, no trudno. To jest tak, 4 na 8, 4 na 8, 4 na 8, 4 na 8. To wyburzamy i na razie nie musimy stawiać nawet kolejnego. 5 na 8, 5 na 8, 5 na 8 w jednym... A, 5 na 8, dobrze. Albo tam było 4 na 8, tak? No, no to rozłożyło się porówno. W nocy na niebie pojawiają się dziwne kolorowe światła. Masz wrażenie, że doskonale wiesz, skąd się wzięły i możesz wysłać tam ekipę na zwiad. Pytanie, dajesz im broń i przygotowujesz na najgorsze, czy będą podróżować bez obciążeń, żeby mogli skorzystać z szansy, która się może nadarzyć? Nie no, bezpieczeństwo. Okej. Więc tak, na razie mamy 20. Jeżeli się zwiększy plastik wyczerpane, nieźle. Jeżeli się zwiększy, to znaczy, że się ktoś urodzi. Tutaj jeszcze mamy, może damy tutaj, bo tam będzie później. No nie można ich przesunąć, wybórz tylko mogę dać. Dobra, idziesz się bić. Ojojoj. Ona już jest troszkę ranna, to też już zapomniałem. Także zaraz będziemy musieli nią wrócić.
Gdzie są, kurde, kolonizatorzy, żebyśmy mogli ich przyjąć ze specjalistą? Najlepiej, żeby ich za dużo nie było, ale żeby specjalista przyszedł, kurde, no. Bo ja go potrzebuję. I to szybko. Bo z jednym to za dużo nie zdziałamy. Ojej, słabo. Troszkę to może potrwać. Deszcz meteorytów znowu. No cóż. Będziemy naprawiać. Wreszcie. Jest specjalista. I nie za dużo ludzi, dosłownie trzech. Mniodzio, wyczarowałem, wyprosiłem. Kurde, super. Jakie ty masz statystyki, gościu? 3 ataku. Napierdzielaj tych tutaj. Dobra. Źródło tutaj ponoć wyczerpane jakieś, ale to jeszcze mają. Zwłaszcza ci tutaj to będą mieć na długo, długo. Machita? Hehe. Elegancia. Ty dawaj tego. O. I co my tutaj mamy w tym momencie? Mamy 40 podzespołów, tylko że jest niebezpieczeństwo. Ja nie wiem, czy bym chciał nią ryzykować. Bo ona ma tylko 42 HP. Więc chyba pobijemy się nią jeszcze, ale na pewno już tam ryzykować pozyskiwanie materiałów nie będziemy, dlatego że może ona dostać nawet za 30. A nawet podwójnie to za 40, a więc wolałbym nie ryzykować. Teraz to jeszcze po update'cie mogło się jeszcze tym bardziej, że pozmieniać, więc to nie wchodzi w rachubę w ogóle, żebym ja ryzykował. Oni cały czas tak chyba tu stoją i gadają. Generalnie wszyscy są szczęśliwi z tego, co widzę. No ale ogólne szczęście nie jest jakieś duże. Dobra, ty w zasadzie chodź tutaj się bić. A ona... Niech idzie tutaj i będzie zbierać to, co jest za darmo. Może tak zrobimy, to rozwiążemy tą sytuację. Ja rozumiem, że nie macie co robić, ale no bez przesady. Gitara. I po katastrofie.